Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nieplanowanym filmikiem, mianowicie haulem chyba tylko z TK Maxxa, jak się nie mylę. Tak jak Wam mówiłam, miałam do odebrania zamówienie internetowe, także tak się stało. Proszę tutaj zobaczyć, będę otwierała przy Was. Wzięłam sobie taki nożyk, ale coś czuję, że ten nożyk nie spełni funkcji otwierania. Natomiast, o, jest ok. Ja doskonale pamiętam, co zamówiłam. Nie wiem jednak jak z jakością, bo niektóre rzeczy... Znaczy, no nie wiem jak z jakością, no bo oczywiście nie widziałam tego na żywo, tylko online. O, okej. W ogóle muszę powiedzieć, że zawsze TK Maxx, jak odbierałam zamówienia z TK Maxxa, były w worku, teraz przyszło w kartonie. Nie wiem dlaczego to tak jest, co się zmieniło, no ale tak to właśnie tym razem wygląda. Pełno takich... Nawet nie bąbelków, nie postrzelamy sobie. Obu... Piszka. No ale dobra, jest. O Jezu, ile tego jest. Dobra, pierwsza rzecz. A gdzie jest rachunek? Okej, jest rachunek. Ogólnie zakupy robiłam, bo miałam akurat w ten weekend 20% zniżki, jak zakupy były poczynione, także powiem Wam, jakie ja płaciłam ceny. Pierwsza rzecz, świeczka, którą absolutnie nie wiem, czy zostawię. Moja pierwsza świeczka Yankee Candle Garden Sweet Pea, znaczy zostawię, bo już się w sumie to zostawię. Także wyciągnę. Wosków Sweet Pea wypaliłam chyba 5, jak nie więcej. Musicie mi wybaczyć, jeżeli słuchacie jakieś hałasy, bo kręcę na dole, nie chciało mi się wszystkiego ustawiać na górze, po prostu mi się nie chciało. I nie chciało mi się zostawiać samego Radka na dole, także on tam w kuchni sobie buszuje, coś tam robi, a ja nagrywam w salonie. Dobra, wracając, Jezu jak to pachnie, wracając do pierwszej mojej świeczki z Yankee Candle Garden Sweet Pea. Tak jak Wam mówiłam, kilka tych wosków miałam o tym zapachu i on jest po prostu fantastyczny. I z tego co wiem, jak oglądam na QVC, bo QVC też sprzedaje Yankee Candle, no od nich się dopiero dowiedziałam, że wąchamy przykrywkę. Bo właśnie tak pachnie wypalona świeczka, a nie tak jak pachnie słoik. Także zapach znam doskonale. Zostawię ją. Ja wiem, że ją zostawię. I ona mnie kosztowała... 11,99, także dobra cena, chociaż w tym sklepie były za 11 funtów, aczkolwiek nie było tam Sweet Pea, na 100% nie było tam Sweet Pea i wiele osób się mnie pytało, co to był za sklep, to było Bonduare Mills, ja Wam odpowiadałam pod ostatnim filmikiem, znaczy pod tym filmikiem, gdzie byłam w tym sklepie, gdzie świeczki były takie tanie, jest to sklep Bonduare Mills, także tak. Kolejna rzecz, która po prostu była w koszyku już bardzo, bardzo długo, to muszę delikatnie otworzyć, bo widzę, że to będzie do niczego. Nie wiedziałam, że to tak wygląda. Myślałam, że to po prostu jest jakiś sweter, ale to taka puchata bluza typowo domowa. Co myślisz? Super. Radek siedzi, super? A? Ale zobaczcie, taki misiu. Też taki chcę. A, jeszcze cekiny ma! Ale krótka będzie, na moje duże cycki chyba będzie krótka, przez co będzie krótka na brzuchu. No ale zobaczę, przymierzę. Mówi się pierś. Nie będę Wam przymierzała, bo, no bo bez sensu. Jej regularna cena, znaczy regularna cena w TK Maxxie to 10 funtów, no to idzie za tym, że ja za nią zapłaciłam 8 funtów podczas podwójnego weekendu, ale fajna w sumie. Do domu co? Teraz na zimę może być chyba, sobie jednak zostawię. Także taka bluza za 8 funtów. Kolejna rzecz to było coś, co po prostu było na przecenie. Znowu na kolejnej przecenie. Normalnie kosztowało... normalnie to kosztowało 16 funtów, było przecenione na funtów 10, czyli znowu zapłaciłam 8 funtów. Już Wam pokazuję, to też nie pamiętam, bo to też długo miałam po prostu w koszyku. Ja kliknęłam nie patrząc, że w koszyku mam jeszcze te inne rzeczy z kiedyś. Jest to taki długi sweterek, ale widzę, że to jest materiał taki bluzowy. O nie. Granatowy, widzicie? Taki tutaj... Waterfall, tutaj taki jakby z takim kołnierzem i on będzie długi, na pewno do koło kolana, chociaż będę też musiała zobaczyć. Ale to myślałam, że to będzie taki sweterek, a to jest po prostu materiał taki bluzowy, tak jak widać tutaj, także no nie wiem. Może Wam to później troszeczkę poprzymierzam i pokażę Wam jak to wygląda, ale jestem w dresach, także nie za bardzo to będzie wyglądało, a nie chce mi się przebierać, godzina późna. No i buty, powiem Wam buty. Buty, które przypuszczam nie każdemu się spodobają i które widzę, że chyba będą za duże, chociaż w sklepie mierzyłam piątkę i były za małe, a tu wydają mi się duże. Nie wiem, czy no na pewno kilka z Was śledzi, jakie są teraz trendy w modzie i firma Givenchy, czy jak to się wymawia, właśnie coś podobnego wypuściła. I ja na wzór tego szukałam butów. Były w River Island za 40 funtów, ale były bardzo szybko niedostępne. W ogóle ktoś też gdzieś o nich słyszałam. Były bardzo szybko niedostępne. Zapisałam się na listę czekających. Jak przyszły, to zaraz poszły. I znalazłam coś praktycznie identycznego w TK-u. Zależało mi na czymś, co będzie blisko kostki, buty, które będę mogła też założyć do spodni z prostą nogawką, że tak powiem. Nie chciałam tylko butów do rurek, takich troszeczkę szerszych, bo ja też mam spodnie właśnie z prostą nogawką i wtedy jest mi po prostu ciężko jakiekolwiek buty założyć, bo wygląda to kijowo, jak mi spod nogawki się odznaczają buty. Także powiem Wam, że lepiej wyglądają niż myślałam, bo te co skórzane mierzyłam w sklepie, znaczy skórzane, nie skórzane, ale skórzane. Tak po noszeniu mi się wydawały, tak jak pochodziłam po sklepie troszkę, okej, ale właśnie były za ciasne. A te byłam przekonana, że będą à la zamsz, ale to też jest skóra, ale to jest taka niby skórka, taka destroyed, także... taka zniszczona, także kurde podobają mi się, no świetne są. Mam nadzieję, że będą dobre. To jest taki duży czubek, także jest szansa, że nie będą na mnie za wielkie. No już patrzę na nie i jestem w nich po prostu zakochana. No są świetne. No i te buty kosztowały mnie... Gdzie dałam rachunek? Sorry, brak składu i ładu, ale mówię, filmik nie był przemyślany. No i te buty mnie kosztowały 16 funtów, czyli takich tanich butów bym nie kupiła nigdzie. Nawet w Deichmanie chyba. I drugie buty. Też świetne. Takie w kolorze pieczarki. To już butki takie dużo krótsze, ale kurde, mi się wydaje ta szóstka olbrzymia. No nie wiem, zobaczymy, później przymierzymy. Te już właśnie są z takiego jakby nubuku. Też rozmiar 6, tutaj widzicie niby zameczek, on jest w kolorze srebra. Myślałam, że złotym, ale jest w kolorze srebra. Płaskie, bardziej już na taką cieplejszą pogodę, myślę, że bardziej na wiosnę, bardzo mi się podobają. Te z kolei do rurek, fajnie będą wyglądały i za nie zapłaciłam 13,60. Także co to jest za pieniądz? No co to jest za pieniądz? 13,60 za buty. To jest co prawda marka Truffle Collection, nie znam tego, przypuszczam, że nie jest to żadna taka marka, zaraz Wam powiem, ile niby kosztują normalnie. No nie jest napisane, ile dla innych, ile tam robimy do innych sklepów, ale no świetne są. I podczas gdy byliśmy odbierać tą paczkę, skusiłam się jeszcze na spodnie z wysokim stanem Only. Czarne dżinsy, bo moje dżinsy czarne wszystkie już są sprane. To są właśnie slimline'y z wysokim stanem, tak jak mówiłam. I one są fajne o tyle, nie są takie bardzo długie, są mniej więcej tak do kostki, także to jest fajne. I są z zameczkiem po boku, tego właśnie nie widziałam. Są ze streczem w środku i zobaczcie w ogóle też na śmieszną cenę, ja nie wiem skąd takie ceny. 8 funtów, no po prostu cena rewelacyjna, 8 funtów, a one mają fajne spodnie i fajnie podoba mi się, że mają wyższy stan, także to jest fajne i te kieszenie też mają fajnie uszyte z tyłu. Widzicie, one tak się rozchodzą na boki, także to będzie fajnie wyglądało. Także te za 8 funtów. I ostatnia rzecz, to już dla Radka. Radek sobie kupił bluzę. Teraz na jesień, a nie, to jeszcze nie jest ostatnia rzecz, jeszcze będą jedne buty. To Radek mi kupił, o tych już wie. To jest ta bluza Starter, to się siedzi tutaj. To jest ta bluza Starter, kangurka, cieplutka, w sam raz na teraz. I już Wam pokazuję moje buty. Kolejne, ostatnie już. Wiecie, co są te Nike takie z białą podeszwą? Jezus, no nie pamiętam teraz. Z białą podeszwą, zresztą zobaczycie te buty, to będziecie wiedziały, o jakie mi chodzi. Ja na nie choruję, od kiedy się pojawiły, ale 80 funtów dla mnie za buty to jest po prostu za dużo. Luna, nie machaj, a nie, to Borys macha ogonem. 80 funtów dla mnie za buty to jest po prostu za dużo. Nie wydam tyle i koniec. Jeżeli miałby być to krem do twarzy, to bym może wydała, gdybym wiedziała, że zrobi ze mną cuda, ale na buty tyle nie wydam. I jak byłam właśnie z Radkiem w TK Maxxie, zobaczyłam buty te, które wyglądają identycznie, nie są zupełnie no name'y, bo są to Lager, jak się czyta Lager? LA. No, ale LA. Ale znacie tą firmę na pewno, to jest dosyć znana taka firma i te buty są lekkie jak piórko. Jak ja je założyłam, ja po prostu nie czułam, że je mam na stopach. Oprócz tego mają Oprócz tego ich poduszka jest tak miękka, że... wkładka jest tak miękka, że po prostu jakbym stąpała po poduszce. Jest to po prostu bajka, a największą bajką w nich jest to, że kosztowały 16 funtów. No halo, wyglądają identycznie, kosztują 16 funtów, a nie 80, także dla mnie to po prostu był zakup, nie wiem, chyba miesiąca. Wygodny na maksa, ale będę musiała poczekać już teraz na tą pogodę bardziej wiosenną. Także dobra, to wszystko z moich zakupów, z mojego niespodziewanego filmiku, bo nie myślałam, że jego będę nagrała, ale jak już otwierałam boksa, to pomyślałam, że nagram. Dajcie znać koniecznie, czy coś Wam się z tych zakupów spodobało. Do następnego razu. Dzięki za oglądanie. Pa!